Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. Dzień dobry pani rzecznik, witam. Dzień dobry panu. Ilu teraz do dzisiaj uchodźców z Ukrainy przekroczyło polską granicę od początku rosyjskiej agresji? Od 24 lutego do Polski wjechało już ponad 670 tysięcy obywateli Ukrainy i nie tylko osób, które uciekają z Ukrainy do Polski. Dzisiaj prawdopodobnie będzie to ponad 700 tysięcy, bo tak widzimy, że średnio co dobę między 90 a 100 tysięcy osób wjeżdża z Ukrainy do Polski. A tendencja, pani rzecznik, jest jaka, że każda doba to większa liczba uchodźców? Niekoniecznie właśnie. Był jeden dzień, to była środa, kiedy tych osób wjechało ponad 100 tysięcy. A potem kolejne dwa dni było to już około 95-97. Wczoraj odprawiliśmy 97 tysięcy i dzisiejsze te godziny pierwsze do godziny siódmej to jest o 7% mniej niż wczoraj w tych godzinach porannych. Ale pani rzecznik, to co teraz dzieje się za naszą wschodnią granicą, to ostrzeliwanie miast i śmierć ludności cywilnej na masową już skalę, to chyba można się spodziewać, że w najbliższych dniach to ciągle będą setki tysięcy, zdecydowanie milion chociażby, to nie jest żadna granica, na której zatrzymamy się, jeżeli chodzi o liczbę uchodźców, prawda? No myślimy, że to na pewno nie będzie miliona, może być znacznie więcej. Znacznie to ile, pani rzecznik? Nie chcielibyśmy szacować, bo my każdej osobie pomożemy i wszystkie te osoby, które uciekają z kraju objętego wojną, my przyjmujemy i wszystkim pomagamy, niezależnie od tego, czy mają dokumenty ważne, czy nie mają dokumentów ważnych, ale też od wczoraj rozpoczęły się delegowania na tą granicę z innych oddziałów Straży Granicznej. Pojechały bardzo duże grupy na wsparcie w przejściach granicznych, typowo do kontroli granicznych, ale też na granicę zieloną, bo proszę pamiętać, że głównym zadaniem Straży Granicznej jest nie tylko zapewnienie przepustowości tych przejść granicznych, ale też ochrona granicy zielonej, bo i my wiemy i każdy zapewne ma świadomość, że cała sytuacja na Ukrainie może być wykorzystywana przez różne grupy osób, które będą chciały nielegalnie przekroczyć granicę również poza przejściami. Ale to może być wykorzystywana, była do tej pory w tych dniach, w ostatnim tygodniu, już mają państwo taką wiedzę, takie sygnały, że tak się działo właśnie? Mamy przypadki, kiedy były próby przekroczenia granicy zielonej, ale na razie były to sporadyczne i to nie było nic niepokojącego, ale oczywiście my te patrole tam wzmocniliśmy. Odcinek bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej jest też od już jakiegoś czasu chroniony przez systemem perymetrycznym. Ale to kto próbuje zieloną granicę przekroczyć, pani rzecznik? Jakie to są osoby? No bo rozumiem, że ci, którzy uciekają przed wojną, mogą bez problemu, najwyżej jest potrzebny, ale przekroczyć granicę legalnie, to kto w takim razie przez zieloną granicę próbuje się przedrzeć? Zdarzały się osoby, które nie miały świadomości, że mogą przez przejście graniczne i poprosić o pomoc, zwłaszcza to były te pierwsze dni od wybuchu działań zbrojnych. Też być może wydawało się, że to będzie szybciej, jeżeli będą próbowali przejść przez granicę zieloną, ale w tej chwili my nie mamy żadnych kolejek na przejściach granicznych. W ruchu pieszym tylko w Budomierzu i w Karczowie oczekują grupy po około 100 osób, no ale to nie jest jakaś duża liczba, a pozostałe... To po ukraińskiej stronie nie ma kolejek żadnych, tak? Odbywa się na bieżąco, znaczy przy czym mówię, że dla nas czas na bieżąco to jest, jeżeli ten czas oczekiwania jest do 2 godzin. Więc pozostałe przejścia w ruchu pieszym i w samochodowym, ten ruch do 2 godzin. Pani rzecznik, jaka część z tych uchodźców, czy wiadomo, korzysta z punktów recepcyjnych, a jaka już wie, do kogo się udaje, jaka już ma adresy i konkretne osoby? Pewnie to są często też Ukraińcy, którzy pomagają tym osobom schronić się przed wojną, dają miejsce, gdzie można się zatrzymać. Pierwsze dni od wybuchu tych działań zbrojnych na Ukrainie to był czas, kiedy wyjeżdżali głównie obywatele Ukrainy, którzy mieli u nas w Polsce rodziny, bliskich. Też zgłaszali się pracodawcy tych osób, odbierali te osoby spod granicy. I tak na początku to nie za dużo osób korzystało z punktów recepcyjnych, ale teraz tych osób jest coraz więcej, ale też bardzo, bardzo dużo osób korzystało z punktów recepcyjnych tylko na chwilę, czyli na godzinę, dwie. Dokładnie, czekali, aż ktoś tam po nich przyjedzie i ich odbierze, więc w tej chwili to jest bardzo dużo osób. Poza tym coraz więcej osób przyjeżdża, które tak naprawdę nie mają kogoś bliskiego w Polsce, więc tam czekają, tam pytają, co trzeba im pomóc, jak trzeba im pomóc. Pani rzecznik, było sporo zamieszania wokół osób, które nie są obywatelami Białorusi. Ciemnoskórych najczęściej, studentów z Kijowa czy Charkowa. Pojawiały się informacje, że to są
takie osoby, które wykorzystują być może sytuację? Czy państwo mają wiedzę, czy faktycznie ten ruch odbywał się też wcześniej spoza Białorusi i sytuacja była przez kogoś wykorzystywana? Czy to naprawdę studenci białoruscy, czy inne osoby pracujące na Białorusi? No to w końcu jest ponad 40, na Ukrainie oczywiście, tak, ponad 40-milionowy kraj i jeżeli chodzi o zagranicznych studentów, to też pewnie jedno z najtańszych, o ile nie najtańsze, pewnie miejsce do studiowania w Europie dla kogoś z Afryki czy dalekiej Azji, prawda? Więc... Dokładnie. W pewnym momencie zaczęło się pojawiać dużo informacji w mediach, zwłaszcza w mediach społecznościowych, że ta spora grupa osób, która jest na przejściach granicznych, to są właśnie osoby, które niekoniecznie są obywatelami Ukrainy. I rzeczywiście tych osób było sporo, ale z tych danych, które my posiadamy, to wśród tych osób, które do tej pory wjechały z Ukrainy do Polski, to około 90% to są obywatele Ukrainy. Te pozostałe 10% to są obywatele państw całego świata, bo to są i obywatele państw Unii Europejskiej, strefy Schengen, ale też i byli obywatele Stanów Zjednoczonych, ale na czyli przykład... Czyli około 70 tysięcy, tak? Trochę mniej, dokładnie, ale to też widziałam obywatele czy Jamajki, czy Ekwadoru. Ale to są osoby mieszkające wcześniej na Białorusi, które te faktycznie uciekały przed wojną też? Studiowały i pracowały na Ukrainie, nie na Białorusi. Ten wątek białoruski nam się... Jasne, nie wiem dlaczego cały czas tam... No, dlatego, że ta granica była do tego do pewnego czasu. Chcę też jeszcze o granicy z Białorusią zapytać faktycznie. Nie, nam się nie potwierdza, by te osoby, które teraz przekraczają granicę z Ukrainy do Polski, przebywały wcześniej na Białorusi, ale my oczywiście sprawdzamy, weryfikujemy osoby, które nie mają dokumentów, zabieramy na tak zwaną pogłębioną weryfikację, czyli jeszcze raz dokładnie ustalamy, czy te osoby rzeczywiście były na Ukrainie, czy mieszkały tam, czy były legalnie i jaki jest rzeczywiście ich cel wjazdu do Polski. Takie ustalenia, jeżeli te osoby nie mają dokumentów, prowadzimy również z konsulatami, z ambasadami, żeby potwierdzić tożsamość tych osób. I każda osoba, która wjeżdża z Ukrainy do Polski jest weryfikowana, to nie jest niekontrolowany napływ osób, choć nasze procedury są znacznie na pewno uproszczone, abyśmy mogli pomóc tym osobom, ale tutaj my wszystkich sprawdzamy w bazach danych pod tym kątem. Ktoś jest poszukiwany na przykład. Dokładnie, zatrzymaliśmy już tak sporo osób. Zresztą to jest dzień jak co dzień, kiedy osoby poszukiwane przez Interpol za przestępstwa narkotykowe, za kradzieże, tego typu rzeczy. Te osoby codziennie zatrzymujemy, bo po prostu weryfikujemy te grupy osób. One są potem przekazywane organom ścigania. A to teraz o Białorusi wspomnianej. Tam sytuacja na granicy wygląda cały czas spokojnie, bo wydaje się, że to jest dobry moment dla Putina, Łukaszenki, żeby no, sprawić kolejny problem Polsce. Czy widzą państwo tam jakiś zwiększony ruch, czy jest stabilnie, nie wiem, kilkanaście osób dziennie, tak jak w ostatnich tygodniach próbuje te granice przekroczyć? Tych osób jest rzeczywiście mniej. Wczoraj tych osób było 20, ale też widzimy, że ciągle pojawiają się nowe osoby, które przyjeżdżają, i nowe narodowości, bo i obywatele Burkina Faso i Erytrei, wczoraj Sudanu. Codziennie ktoś, kto nigdy wcześniej się w ogóle na tej granicy te obywatelstwa nie pojawiały. No i te osoby mówią, to już 90%, że na Białoruś dostały się z Rosji. Głównie teraz drogą lądową. Jeszcze parę tygodni temu to była droga lotnicza z Rosji, a teraz drogą lądową. My cały czas mamy tam oddelegowanych funkcjonariuszy, mamy wsparcie wojska, policji, bo też wiemy, że taka próba destabilizacji granic Polski na dwóch odcinkach, no to na pewno byłaby korzystna, więc my na pewno nie odpuszczamy ochrony granicy białoruskiej. Dokładnie, dla Putina, więc tutaj na pewno nie odpuszczamy ochrony tej granicy, mimo że tych prób jest mniej, ale też tam cały czas buduje się ta bariera i te prace biegną zgodnie z planem. Zresztą mają to na jeszcze... jakim etapie, pani rzecznik, są dzisiaj te prace, jeżeli chodzi o budowę bariery? Do końca czerwca mają być ukończone i to jest absolutnie realne. Koniec czerwca to będzie finalizacja tej inwestycji? Z tego, co mówią wykonawcy, z tego, jak obserwujemy, jak te prace przebiegają, to ten termin jest jak najbardziej realny i na razie nie ma zagrożenia, żeby on się wydłużył. Aczkolwiek my będziemy, prosiliśmy wykonawców, aby jeszcze zwiększyli tempo tych prac. To będą prace prowadzone w niedzielę i te godziny codziennie będą wydłużone do późnych godzin, nawet nocnych. Ale też tak od początku było takie założenie, bo że po tych pierwszych tygodniach, jak to mówimy, rozruchowych, te prace nabiorą tempa, kiedy my już będziemy wiedzieli rzeczywiście, jak te prace mogą przebiegać szybciej po prostu. Pani rzecznika, czy na granicy pojawiają się też ranni, bo co prawda pociąg był wysyłany specjalny medyczny, ale czy w takiej bieżącej obsłudze granicy też dowożone są osoby ranne, takie,
które ucierpiały, nie wiem, czy to w wyniku starć z wojskiem rosyjskim, czy po prostu ataków na ludność cywilną, tych ostrzałów? Też są takie sytuacje? W tej chwili nie mamy takich osób, przynajmniej jako Straż Graniczna nie mamy informacji o takich osobach. Na razie głównie z Ukrainy uciekają kobiety i dzieci. To jest dla nas takie najbardziej przykry widok, bo to są osoby zagubione, którym trzeba pomóc, którymi trzeba się zapiekować. A z tych 700 tysięcy osób, dzieci, to jaka część? Nie mamy takich danych, żeby dokładnie powiedzieć, ale to jest dzieci, ale często zdarzały się, że kobieta z czwórką dzieci, bo mąż ją przywiózł tylko pod przejście graniczne, zostawił ją bezpieczną, że przeszła na stronę polską, a sam wracał po prostu walczyć, i to jest widok, który my obserwujemy od początku i całymi dniami. Dla nas to teraz nawet nie jest najważniejsze, żeby szybko przeprowadzić tą kontrolę, ale żeby jak ci ludzie przekroczą granicę, żeby im po prostu powiedzieć, że są bezpieczni, bo to jest dla nich chyba najważniejsze i to funkcjonariusze mówią. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej, była gościem Sedna Sprawy. Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Kolejne Sedno Sprawy w poniedziałek, zatem miłego weekendu, spokojnego przede wszystkim. Radio Plus. Sedno Sprawy.